Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Danganronpa Trigger Happy Havoc. Dobra, mamy w tej chwili śledztwo. Śledztwo, raczej już drugi odcinek ze śledztwa. Tu już wszystko zwiedziliśmy, z tego co pamiętam. Ten już sobie ogarnęliśmy. Teraz mieliśmy iść do innych pokoi, żeby ogarnąć, czy przypadkiem nikt nic nie słyszał. Ale właśnie, skoro zginął nóż, a tutaj nasza Shina mówiła, że ona spędziła wczorajszy wieczór tak samo. Hej, Hina, zauważyłeś, że jeden z noży kuchennych po prostu zniknął? Zauważyłam. Dziwne, co? Nóż po prostu wyparował. O, czyli ten nóż był tu od samego początku. Tak, z tego co pamiętam, to wszystkie noże wisiały w kolejności od najmniejszego do największego. Więc kiedy zauważyłaś, że jeden z nich zniknął? Cóż, kiedy poszłam po herbatę ostatniej nocy, wszystkie noże nadal były na swoim miejscu. Ale kiedy skończyłam ją pić i poszłam umyć szklankę, jeden z noży po prostu zniknął. Więc według ciebie jeden z noży zniknął, kiedy piłaś swoją herbatę w jadalni, tak? Tak. Czyli ktoś zabrał nóż, kiedy Hina piła swoją herbatę w jadalni. To jest pewny fakt. Mogę powiedzieć reszcie, że nie wychodziłem w nocy do jadalni. Dzięki temu udowodnię swoją niewinność. Zeznanie Aoi zostało dodane do nowej prawdy w twoim handbooku. Tak przy okazji... Czy to ty naprawdę zabiłeś Sayakę? Co? Oczywiście, że nie. Ina, naprawdę, uważasz, że to ja ją zamordowałem? Cóż, Sayaka została zabita w twoim pokoju, tak? Znaczy... Byliście ze sobą blisko, tak? Jednak mogłeś ją zabić. Mogłeś udawać miłą osobę przed Sayaką, aż nagle postanowiłeś się na nią rzucić z nożem i dźgnąć ją w brzuch. Kiedy tak o tym myślę, to nie ma żadnego sensu. No jasne, że nie ma. Co to w ogóle za dziwne pomówienie? Nie rozumiem. Spotkamy się w sądzie. Ewidentnie spotkamy się w sądzie. Jakuja. Dlaczego Sayaka została zabita w twoim pokoju? Może dlatego, że to ty ją zabiłeś? Nie, mylisz się. Sayaka i ja zamieniliśmy się pokojami ostatniej nocy. Byakuya nawet nie próbował ukryć swoich podejrzeń wobec moich słów. Nawet jeśli mówisz prawdę, nadal jesteś odpowiedzialny za jej śmierć, nie sądzisz? A? Sayaka nadal by żyła, gdyby nie fakt, że zamieniła się z tobą pokojami. Powodem, dlaczego Sayaka została zabita, jest fakt, że zaproponowałem jej zamianę pokoi? Ona umarła przeze mnie? Więc to ja powinienem umrzeć? Cóż, możemy to uznać jako jedną z możliwych teorii. Jeśli tak miało być, to... To co, Makoto? To co? Coś tu jest nie tak. Lik Monokumy mówi, że Sayaka została zabita w twoim pokoju. Nie mogę przestać o tym myśleć. To ma związek z tabliczkami na drzwiach? No, raczej. Popie, raczej. Dziwne. Panie Naegi, co pani Maizona robiła w twoim pokoju? Pozwól mi tylko powiedzieć, że... Nie pozwolę ci wejść do pokoju na śmieci. Możesz go wykorzystać do pozbycia się dowodów. Ifumi, nawet ty uważasz mnie za winnego? Pokój na śmieci... O właśnie, mieliśmy go sprawdzić jeszcze. A czy możemy wejść do jakichś innych pokoi? To jest pokój Celestii. Nie sądzę, że znajdę tu coś, co może mi pomóc. No nie wiem. Toko? To jest pokój Toko. Nie mam teraz o czym z nią rozmawiać. To nie. Nie, to nie. Dobra, gdzie był ten pokój w spalarni śmieci? Tu był ten pokój. Dobra. Nie jest ten pokoik. I tak. Da się to teraz otworzyć?
Wygląda mi to na jakiś przełącznik. Ciekaw jestem, do czego służy. Dobra. A ta klapa? W podłodze jest klapa. Klamka nie drgnie. Nie dostanę się do środka. Muszę coś zrobić z tą bramą. Koniec twojej drogi, podróżniku. Zawróć. Pokój na śmieci, to właśnie tutaj śmieci zostają odesłane do swojego nieba śmieci. Cokolwiek to jest. Jak mogę otworzyć tą bramę? Odmowa. Zakaz wstępu. Tylko osoba na dyżurze sprzątania może dostać się do środka. Dyżur sprzątania? Odmowa. Zakaz wstępu. Tylko osoba na dyżurze sprzątania może dostać się do środka. Kto pełni ten dyżur? Odmowa. Zakaz wstępu. Tylko osoba na dyżurze sprzątania może dostać się do środka. Ciągle się powtarza. Co za głupota. Lepiej pójdę zapytać o to resztę. Odmowa. Zakaz wstępu. Tylko osoba na dyżurze sprzątania może dostać się do środka. Dyżur sprzątania został dodany do naboi prawdy w swoim handbooku. Dobra. Czyli... Czekajcie, ale coś Hipo mi chyba wspominał, że jest... Że mnie nie wpuści? Ifumi. Szukam osoby, która pełni teraz dyżur sprzątania. Dyżur sprzątania? Tak się składa, że pełnię go ja. Dlaczego pytasz? Monokoma rozmawiał ze mną wczorajszego dnia i prosił mnie, żebym się mu tym zajął. Bez kogoś, kto może pełnić dyżur sprzątania, szkoła w mieniu oka zostałaby zalana śmieciami. Więc formalnie zgłosiłem się na to stanowisko. Miałem zacząć tego ranka, jednak przed tym wydarzył się ten niebywale przykry incydent. Od kiedy pełnisz ten dyżur? Możesz otworzyć bramę w pokoju na śmieci? No ba! Moim zadaniem jest zebrać wszystkie śmieci i wrzucić je do pieca. Żeby móc to robić, dostałem klucz do bramy w tym pokoju. Za tydzień się z kimś zmieniam. Możliwe, że ty będziesz wtedy sprzątał. Poczekaj chwilę. Potrzebujesz klucza, żeby otworzyć bramę w pokoju na śmieci, a jedyną osobą, która ma dostęp do tego klucza, to ta, która pełni dyżur sprzątania? Nie rozumiem, po co tak komplikować. Dlaczego dyrektor nie zostawił nam bramy otwartej, żebyśmy mogli wrzucać śmieci bez zbędnej zabawy w dyżury? To wydaje się niewygodniejsze. W zasadzie... Każdy, kto zabije innego ucznia bądź kilku uczniów, a ciało zabitej ofiary zostaje odkryte, staje się winnym i otrzymuje szansę do zakończenia szkoły. To musi być powód. Jeśli dostęp do pokoju na śmieci byłby powszechny, niszczenie dowodów byłoby proste. Zniknęłaby ekscytacja, zabawa zrobiłaby się nudna. Nudna? Dobra, to nie jest teraz ważne. Ej, grubciu, po kiego był ci ten dyżur, co? Postanowiłem się zgłosić, ponieważ wiedziałem, że nikt inny nie będzie chciał się tego podjąć. O co ci chodzi? Kłamiesz, ja wiem, dlaczego się zgłosiłeś. Na stówę chciałeś grzebać w babskich śmieciach. No wiesz, bo ty taki pewnie jesteś. Co ty wygadujesz? Ja kocham tylko 2D. Twoje słowa przeciwko mojemu, tłuściochu. Kto wie, może znudziło ci się 2D, kiedy zobaczyłeś nogi takiej Celestii, a potem... 2D nigdy mi się nie znudzi! Spędziłem wiele czasu na debatach z samym sobą na temat, czy 2D jest lepsze, czy to 3D, i 2D wygrało w 100% przypadków. Jedyną rzeczą, w której 3D wydaje się lepsze, to złoty prysznic. O, i figurki PVC. Jak możesz mówić takie rzeczy bez żadnego poczucia wstydu? Skoro tak bardzo się martwisz moralnością Hifumiego, to możemy coś na to poradzić.
Każdy, kto będzie miał dużo sprzątania, będzie brał do towarzystwa Sakurę. Co? Nanda. Skoro uważasz, że jesteś niewinny, to co ci szkodzi? Nie to miałem na myśli. W każdym razie, Kifumi, skoro pełnisz dyżur sprzątania, mam do ciebie prośbę. A słucham, więc teraz chcesz czegoś ode mnie? Wybacz, ale nie zrobiłeś dla mnie ani jednego zadania. Znaczy, nie wiem nawet jakie zadanie mógłbym ci dać. Nie ma tutaj rzepy, którą można zebrać, ani smoka, którego można zabić. Ej, spokojnie, Kifumi. Chciałem tylko rozejrzeć się po pokoju na śmieci. Wiesz, w poszukiwaniu poszlak. O, niech będzie! Łatwo poszło. Razem z Kifumim udałem się do pokoju na śmieci. Chcesz, żebym otworzył bramę, prawda? Wiesz co? Kiedy na to spojrzeć? Ta historia przypomina mi jakieś anime. Kochający mąż traci swoją ukochaną, ponieważ ta zostaje zamordowana w tajemniczy sposób. Potem się okazuje, że ta śmierć została upozorowana. Kobieta staje się szefową tajnej organizacji, a potem planuje zamach na swojego męża. Kifumi, proszę, pospiesz się. Za przypadkiem nie jest anegdota z pan i pani Smith? Oki doki doki, zostaw to mnie! Kifumi wyjął klucz z kieszeni, po czym użył go, żeby otworzyć bramę. Chwilę później brama stała otworem. Pytanie którym? Panie Naegi! Chyba nie planuje pan użyć spalarni do zniszczenia dowodów, mam rację? Nie chcesz mi powiedzieć, że planowałeś to ten cały czas? Nie! Chciałem tylko zobaczyć, czy zabójca próbował zniszczyć dowody. Ale zabójcą jesteś ty, czyż nie? Nie chciałeś zostawić po sobie ani śladu. Może cofnąłeś się w czasie do alternatywnej rzeczywistości, a potem zamordowałeś pannę Sayakę. Nie mam na to czasu. Muszę się pospieszyć. Dobra, już widzę, że coś tam mamy. Nieopodal spalarni leżą kawałki rozbitego szkła. Wygląda na to, że to była jakaś szklana kula. Była na tyle duża, że mieściła się w dłoni. A czy to? Wiesz co to jest? Legendy mówią, że jeśli zbierzesz wszystkie 7, znikąd pojawi się smok i spełni twoje życzenie. Żarty na bok. Taki rekwizyt możesz znaleźć w każdym większym mieście. Spójrz w głąb tej kuli, a zobaczysz swoją przyszłość. Tylko uważaj, żebyś nie został wybrańcem, który musi wyzwolić całą Ukrainę spod całunu zła. Ja rozumiem, co chcesz mi powiedzieć. Tylko do kogo należała ta kula? Jedyną osobą, która interesuje się takimi rzeczami, to Hiro, który pewnie nadal siedzi w sali gimnastycznej. Lepiej pójdę go o to zapytać. No fuck, czyż oni są wróżbitą? A to jego kula by była? Rozbita kryształowa kula została dodana do naboi prawdy w twoim handbooku. No, co to jest za ubranie? Tuż przed palarnią coś leży na podłodze. Wygląda to na spalony kawałek czegoś. Spalony kawałek? Kawałek czegoś? Kawałek spalonej miłości? Nieważne. To wygląda jak... kawałek ubrania. To jest część mankietu. Kiedy spojrzeć na niego z bliska, widać na nim krew. To wszystko, co zostało po dowodach, które morderca zniszczył. Jest tu stanowczo zbyt dużo ludzi w białych koszulach z guzikami. To niestety za mało, żeby odkryć, kto zabił Sayakę. Spalony kawałek koszuli został dodany do nowej prawdy w twoim handbooku. Przyciski. Zielony i żółty przycisk. Bez wątpliwości ma związek z mechanizmem spalarni. To jest spalarnia. Główny trzon pokoju na śmieci. Jest strasznie oddalona od bramy o jakieś 9 metrów. A, ona właśnie... A,
widzisz ten żółty i zielony przycisk obok spalarni? Łatwo to ogarnąć. Jak naciśniesz zielony przycisk, spalarnia zacznie działać. Kiedy naciśniesz żółty, wszystko się wyłączy. Prędzej czy później ty będziesz pełnić dyżur sprzątania, więc lepiej będzie, jeśli przyzwyczajesz się do instrukcji obsługi tego niebywale skomplikowanego urządzenia. Okej? Ilunia! Ktoś włączył spalarnię? Jestem pewien, że wszystko wyłączyłem. Dziwne. Prawdopodobnie była to robota wróżek. I Fumi, zdajesz sobie sprawę, jak ważną informację właśnie powiedziałeś? Co? Chodzi ci o wróżki? Każdy o nich wie, to nie jest żaden temat tabu. Nie, powiedziałeś, że kiedy byłeś tutaj ostatni raz, wyłączyłeś spalarnię. Oczywiście, możesz mi nie przypisywać urody ani charyzmy, jednak jeśli chodzi o moją pamięć, to nie ma co do niej równych. Wczorajszego dnia, kiedy zostałem wybrany do roli sprzątacza, przyszedłem zbadać to miejsce. Dokładnie pamiętam, że spalarnia była wyłączona. Nie przychodziłem do pokoju na śmieci aż do teraz. Poza tym jestem jedyną osobą, która może tutaj wejść. To może oznaczać tylko jedno. Morderca potrafi przenikać przez kraty. Nie. To oznacza, że morderca mógł włączyć spalarnię bez otwierania bramy. Ale jak to jest możliwe? Spalarnia została dodana do naboi prawdy w twoim handbooku. Im dalej w to brniemy, tym dziwniejsze się to wydaje. W rzeczy samej. Kiedy byłem tutaj ostatni raz, spalarnia była wyłączona, a na podłodze nie było tego sypu. Co to wszystko znaczy, panie Najgi? Czy może pan się już przyznać? Dlaczego ja, Polsat? Wszyscy wiedzą, że to ty zrobiłeś. Cała sprawa została rozwiązana. Wygląda na to, że Hifumi wczuł się w rolę niczym postać z jego komiksów. Dobra, idziemy stąd. Chyba, czekaj jeszcze chwilę, zobaczymy, czy nic nie ma. Przyciski, koszule, wszystko już ogarnęliśmy. No dobra. Czyli tu już mamy wszystko gotowe. Co jeszcze? Hiro. Sala gimnastyczna i Hiro. Przypomniałem sobie. No właśnie, ale co z Junko? Junko nie żyje. Co, i tu też mamy ogarnąć sprawcę? O, ty co tu robisz? Masz chwilę, Makoto! Odkryłem coś niebywale niezwykłego! Na drzwiach to naszych pokoi wisiała tabliczka, żeby pokazać kolonerze dany pokój, prawda? Tak się składa, że... Nie, przecież to ty możesz być zabójcą! Nie mogę ci tego powiedzieć. Zapomnij o wszystkim, zapowiedziałem! Zapomnij! Promień zapomnienia! Wybacz, to tylko taki żart. Nawet ja czasami żartuję. Ha, 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 ha. Dobra, sala gimnastyczna. Pełna strefa parter. O, sala gim jest. Sala gim. Dobra, idziemy do Hiro. Hiro. Dzień dobry, Hiro. Hej, Hiro, mogę cię o coś zapytać? Nie, muszę stąd uciec, muszę stąd wyjść, mam dość, muszę wyrwać murą zęby krat. Hiro, opanuj się. Co? Makoto, co ty tu robisz? Co ja tu robię? Czuję się jak po odwyku. Czy to wygląda ci znajomo? To moja kryształowa kula! Ale jest roztrzaskana! Dlaczego? O mój słodki, dlaczego akurat ona? Kupiłem ją tylko dlatego, ponieważ sprzedawca gwarantował, że jest błogosławiona. Powiedział mi, że będzie jak diament, niezniszczalna! Więc dlaczego jest zepsuta? Czy ona była zrobiona ze szkła? Powinna być kryształowa, co nie? Czy ten koleś mnie wydymał? Powiedział, że ta kula należała do historycznych elit. Hiryko Araki, Lecha Wałęsy, Łukasza Stanisławowskiego.
Ten pajac powiedział, że kto dzierży tę kształtową kulę, ten panuje nad światem. Czy to wszystko było kłamstwem? Porozmawiajmy po prostu o właściwościach tej kuli później, dobrze? Możesz na 100% potwierdzić, że kula należy do ciebie? Tak, z pewnością. Musiałem zostawić ją w pralni, ktoś pewnie ją podwędził. Zostawiłeś ją w pralni? To oznacza, że każdy mógł ją zabrać. Rozbita kryształowa kula została zaktualizowana w sekcji naboi prawdy w twoim handbooku. Dziękuję, Hiro. Tylko tyle chciałem wiedzieć. Pewnie. Tak przy okazji, prawie zapomniałem zapytać. Ile dałeś za tą kulę? Kupiłem ją za wszystko, co zdołałem zarobić przez wróżbiarstwo. Zbierałem pieniądze aż 2 lata. Z tego co pamiętam, to wyszedł jakiś... milion. Milion?! Taniocha, wiesz, władza nad światem jest warta każdych pieniędzy. Nigdy nie słyszałem głupszej historii. Uczuję tobie, Hiro, i twoim rodzicom. Ale go pojechał. To teraz idziemy do pralni, rozumiem? No dobra. Pralnia była na piętrze. To był gadaliśmy. Do pokoju Sayaki jeszcze. Do pokoju Sayaki musimy wziąć to nagranie przecież. Tak sobie właśnie teraz ogarnąłem, jak szliśmy obok pokoju nagrań. Jestem bardzo ciekaw, co jest na tym nagraniu. Czego Sayaka tak pilnie skrywała? To było w koszu chyba, prawda? W koszu powinna leżeć rzecz, której szukam. Dokładnie, nagranie z imieniem Sayaki. Sayaka dość emocjonalnie zareagowała, kiedy zobaczyła zawartość tego nagrania. Zastanawiam się, co tam zobaczyła. Może nie jest to bezpośrednio związane ze sprawą, ale i tak warto to sprawdzić. Wybacz mi, Sayaka. Muszę obejrzeć ten film. Idziemy. Ja chcę to zrobić jeszcze w tym odcinku. Chcę to zrobić bardzo tak. Lalalalalo. To jest na nagraniu, Sayaki. Może jakiś domowy... Nie, dobra. Nie skończę tego, co chciałem powiedzieć. Domowe zapiekanki. Odpalaj tę maszynerię. Powinienem móc obejrzeć na tym film Sayaki. Film, który był na tyle okropny, że wywołał u niej panikę. Powoli usiadłem na krześle i włączyłem nagranie. Film zaczął się ładować. Słychać było pracę komputera. Nagle po chwili czekania. Na ekranie pojawiło się nagranie z koncertu. Na środku stała osoba, która od razu rzuciła mi się w oczy. Sayaka. Była wśród swoich przyjaciółek, do których tak bardzo chciała wrócić. Z uśmiechem na twarzy, melodyjnym głosem wypowiadała następne zwrotki przyjemnej piosenki. Była tak szczęśliwa. Widząc, jak Sayaka jest szczęśliwa i jak bardzo się cieszy z tego, kim tak właściwie jest, nie byłem w stanie zaakceptować jednego. Faktu, że nie ma jej już z nami. Z kolejnymi sekundami filmu zaczynałem czuć się coraz gorzej. Aż nagle. Słyszałem głos, którym tak bardzo gardziłem. Głos ten przebił moje serce, niczym włócznie przebiły dżunko. Sayaka Maizono, ostateczna gwiazda popu, główna wokalistka znanego na całym świecie dziewczęcego zespołu popowego. Zespół ten stał się o niebo piękniejszy dzięki światłom reflektorów, jednak... Obraz nagle zniknął, pozostawiając mnie w niepokojącym oczekiwaniu na niewiadome. Po chwili zobaczyłem coś, co trudno było mi uwierzyć. Co do... Sayaka zniknęła ze sceny, a sama scena zmieniła się w pobojowisko. To jednak nie wszystko. Na scenie leżała reszta dziewczyn. Wszystkie wyglądały na martwe.
takie jak この国民的アイドルグループは解散しました。Ten niesamowicie cudowny zespół nagle się rozpadł. 彼女たちがアイドルとして活躍することも、スポットライトを浴びることも二度とありません。Żadna z nich nie wystąpi na scenie. Żadna z nich nie uświadczy błysku reflektorów. Sumari, Maizo no Sayaka-san no kaeru basho wa mou doko ni mo nakunatta no desu. Sayaka nie ma do czego wracać. Dewa koko de mondai desu. Kono kokumin-teki idol grupu ga kaisan shita ryū to wa? Pozostaje więc pytanie. Co się musiało stać, żeby tak wspaniała grupa się rozpadła? Odpowiedź poznasz po ukończeniu szkoły. Film zgasnął. To koniec. Co tu się dzieje? To nie było prawdziwe. Racja? To zespół znany na skalę światową. Wszyscy znają twarze tych dziewczyn. Czy Monokuma próbował przekazać w tym filmie, że zrobił im krzywdę? Jeśli to jest prawdą, ludzie powinni jakoś zareagować. Kto mógłby dopuścić się czegoś takiego? Zmęczyłem się tym czekaniem. Zapowiedź na to, żebyśmy po prostu zaczęli. Pora na długą wyczekiwaną... klasową rozprawę. A teraz pozwólcie, że przedstawię wam miejsce przygotowane specjalnie do takiej okoliczności. Proszę udać się do czerwonych drzwi na parterze szkoły. Do zobaczenia później. Czerwone drzwi na parterze. Tam powinienem się udać. Nie, tam muszę się udać. I kochani, mamy czerwone drzwi. Czerwone niczym krew. No może nie w Danganronpie, bo w Danganronpie tu jest czerwone. W sensie tu jest krew. Dobra, nieważne. Wchodzimy do środka. Spóźniłeś się, Makoto! Wszyscy na ciebie czekaliśmy! Pewnie bał się przyjść. Jestem pewna i jak 150, że to on zabił. Nie wyciągajmy jeszcze pochopnych wniosków. Zostawmy to na klasową rozprawę. Wtedy ujawnimy szczegóły zbrodni Makoto. Więc wszyscy nadal myślą, że to ja zrobiłem. Ale przecież... to nie ja zrobiłem. Gdyby tu była Sayaka, mogłaby to potwierdzić. Kto tak naprawdę zabił Sayakę? Czy mordercą jest ktoś z nas? Wszyscy już są? Dobrze więc. Proszę Już skończyłeś, Monokuma? Proszę skierować się do winy, która przeniesie was do sali rozpraw. Nie wasz los zostanie osądzony. Spotkamy się wszyscy na dole. Będę czekał. Dobra, moi drodzy, ale jeżeli chodzi o klasową rozprawę, dowiemy się o tym już w następnym odcinku.
Tak więc trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, harmonogram i jak i Discorda macie w opisie. W opisie do linku w sumie do strony internetowej www. Trzymajcie się. Hej, hej.